Tydzień Sakiewicza bez Sakiewicza. Jacek Sobola, witam Państwa. Nie ma Tomka z nami, jest za Wielką Wodą. Zapraszamy serdecznie na spotkanie z redaktorem naczelnym Gazety Polskiej w najbliższą niedzielę po godzinie 15 w kościele pod wezwaniem świętej Konstancji w Chicago. Tuż po mszy, msza będzie o 13:30. Tomek Sakiewicz spotka się z Polonią. Tematy rozmowy. Wszystko Państwo znajdą w opisie tego właśnie programu, a pod nieobecność Tomka będziemy knuć w następującym gronie. Pan redaktor Wojciech Mucha, pan redaktor Piotr Misztor, pan redaktor Jacek Liźniewicz. Dzień dobry. Wiecie co, ja powiem szczerze, jestem strasznie zmęczony, dlatego że ja nie przypuszczałem, że to przywracanie ładu konstytucyjnego będzie wymagało tyle wysiłku, że człowiek się musi tyle naszarpać. Nie chciałbym z wami rozmawiać o tym całym Trybunale i tak dalej, bo to moim zdaniem nie ma sensu. Pojawił się nowy termin w obiegu w domenie publicznej, konwalidacja. Konwalescencji jest mało, moim zdaniem. Nie wiem dlaczego. Konwalidacja wyparła zupełnie konwalescencję. Nieważne, nieistotne. Chciałem porozmawiać o tym, co się dzieje obok tego. Mianowicie te masowe protesty pod Sejmem. Jacek, proszę cię, nie śmiej się, naprawdę, to jest bardzo poważna sprawa. Nie należy się naśmiewać z frekwencji. Ja oglądałem film z tego wydarzenia. Moim zdaniem przyszli wszyscy, na palcach jednej ręki można powiedzieć, kogo nie było. Tylko jedna rzecz mnie zdumiała, mianowicie oni protestowali pod jedną flagą biało-czerwoną. Tam nie było ani jednej unijnej flagi. I to w takim momencie nie było ani jednej unijnej flagi. Słuchajcie, zwracam się do was z takim pytaniem. Czy waszym zdaniem dojdzie do tego, że PiS zacznie organizować te protesty? Dlatego, że tam też jest potrzebna dobra zmiana. To widać gołym okiem. No cóż, zmiana protestujących. No, ja myślę, że generalnie to jest troszeczkę tak, że chyba te protesty, które były pokazywane chociażby w TVN24, ta skala, ten ogrom, okazało się, że tam chyba z kilkadziesiąt osób, znaczy z kilkanaście osób stało. Wszyscy przyszli. No. I mnie tylko zastanawia, znaczy, ale czy my w ogóle się tutaj, o czym my dyskutujemy? Były poważne, o zagrożeniu demokracji. Ale były poważne protesty pod chociażby kancelarią premiera jeszcze w okresie, kiedy Donald Tusk był premierem, czy później Ewa Kopacz. I tak, mimo że tych ludzi było przynajmniej 10 razy więcej, nikt się tym nie zajmował. Więc ja powiem szczerze, ja bym na ten temat o tyle nie dyskutował, bo nie ma to większego... Znasz człowieka, prawda? Mówi o tym, że tu będzie Majdan w Warszawie. Nawołuje do powstania zbrojnego. Znaczy, partyzantka już się gromadzi tam w tych okolicznych lasach. Komitet Obrony Demokracji założyli. Ja miałem to szczęście, że mieszkałem przez dwa lata w bloku centralnie naprzeciwko Sejmu. To wiązało się z różnymi perypetiami. Mogłem na przykład widzieć, jak Stefan Niesiołowski... W jakim okresie to było? No, trzy lata temu przez... Od trzy lata temu przez dwa. Ale nie, bo to jest dość ciekawe. Miałem okazję, na przykład idąc po bułki na śniadanie, widzieć tego lubowego posła w stanie wskazującym, jak wracał nad ranem. Skoro wiesz, że wracał? Innym razem widziałem Stefana Niesiołowskiego, który wsiadał do limuzyny Jerzego Urbana. Zresztą pisaliśmy o tym na Niezależnej, pisaliśmy w Codziennej. Ale co było istotne, to pod Sejmem cały czas trwają różnorakie protesty. Cały czas są tam miasteczka namiotowe. Polacy z całego kraju przyjeżdżają. Mają swoje postulaty, mają swoje transparenty i pies z kulawą nogą do nich tam nie chodzi. Nie ma tam dziennikarzy, którzy by się tym interesowali. Przykładem może być protest Stowarzyszenia Dzielny Tata, które okupowało ten taki skwerek przed Sejmem przez długie miesiące i w zasadzie nikt się tym nie przejmował. Ja ich mijałem codziennie rano mi wręczali tą samą ulotkę. Wielokrotnie z nimi też rozmawiałem. No, nikt się tam nie interesuje, nikt nie przychodzi, a trwał de facto taki mini Majdan. Ja wiem, że Tomaszowi Lisowi marzy się Majdan, tylko że on chyba zapomniał, że zgodnie z nomenklaturą tego protestu kijowskiego, to on jest tituszką, czyli takim opłacanym żulem, który nienawidzi demokracji, prawda? I który chce zniszczyć za wszelką cenę jakąkolwiek chęć tej tej dobrej zmiany. No, tak? Czyli Tomasz Lis jest tituszką, jeśli mu się marzy Majdan, no to może skończyć tak jak tituszki. No jeszcze ja bym dodał to, że patrząc na te zdjęcia, no i jako, że teraz wypadałoby, żeby ktoś podjął tą rolę, którą media, że tak powiem, głównego nurtu i Tomasz Lis przez ostatnie 8 lat realizował, to wypadałoby powiedzieć, no, że tam byli groźni
groźni ludzie, faszyści prawdopodobnie, bo mieli biało-czerwone flagi. Okay. Albo co wiadomo, przez ostatnie 8 lat było oznaką faszyzmu te biało-czerwone flagi, więc to prawdopodobnie byli faszyści. No i nie było tam flag Unii Europejskiej, czyli prawdopodobnie chcą nas ci faszyści wypisać z Unii Europejskiej. W ogóle jak się zastanowić nad tym, czym się zajmują, mówię o tym samym kartelu medialnym, ci w końcu wykształceni ludzie, jakby nie patrzeć, tak? No to albo goła dupa w tym teatrze we Wrocławiu, albo to, że flagi unijnej gdzieś tam zabrakło. Ale wiesz co, ja jestem w stanie to zrozumieć, bo przecież jeśli przez tyle czasu rządziło się krajem, ten kraj doprowadziło się do sytuacji... Jak Kopacz mówisz, ona też tak ten kraj cały czas... Ten kraj? No, tym krajem, w którym... Nie, tu jest... Nie, chodzi mi po prostu o to, że zostało doprowadzone do takiej sytuacji, w której niestety, ale instytucje państwowe nie działają. Przez 8 lat ta cała historia związana z funkcjonowaniem skutecznego państwa praktycznie jest dzisiaj mitem. I dzisiaj trzeba od samego początku budować nasz kraj, nie ten kraj, bo jednak ta różnica, o której ty wspomniałeś, no była bardzo mocno przez Platformę pokazywana. Ja uważam, że żyjemy w naszym kraju i nasz kraj musimy budować. I dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której przez 8 lat te instytucje państwowe, które powinny stać na straży bezpieczeństwa Polski, które powinny dbać o to, żeby zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz naszego kraju nasza polska flaga była uważana za coś silnego, a nie za element dośpiechu czy do lekceważenia, no, to trzeba po prostu odbudować. To jest duży okres czasu. I jeśli my dzisiaj będziemy się zajmowali jakimiś protestami, jakichś kilku leszczy, którzy sobie stoją i boją się o to, czy ich zamkną wcześniej, czy też później, no to naprawdę, to nie zrobimy nic konstruktywnego. My powinniśmy się zastanawiać, co zrobić i w jaki sposób to zrobić, żeby w tym kraju, naszym kochanym kraju, odbudować te struktury. Ja bym jeszcze wskazał na jeszcze coś innego, bo ten spór o flagę pokazuje jedną rzecz, że Platforma Obywatelska pewnie czuje się tylko w sporach, które sama wywołuje, tak? Czyli wymyśla temat absurdalny, bo to inaczej nie można tego nazwać. I no jak to? Polski rząd na tle absurdalny, no bo z absurdem ciężko się dyskutuje, tak? Ale jeżeli już mają wyjść i powiedzieć cztery słowa na temat Trybunału Konstytucyjnego, na temat prawa i stanowienia prawa w Polsce, to uciekają z sali. No, po prostu Jacek, tak. Tam nie ma po prostu merytorycznie przygotowanych ludzi i to po prostu było ostatnio widać. Jak zbriefował ich pan prezes Trybunału Konstytucyjnego, a oni pomimo to wszystko wyszli z sali, zostawiając flagi polskie, ale też europejskie, nie wzięli ich. Te momenty, kiedy ta maska opada, myślę tutaj o tym, co powiedziałeś, tak? To, co nagrał Dominik Tarczyński, zawiesiliśmy to na stronie, ten film z tego, jak Don Rzepliński briefuje swoich żołnierzy w Sejmie, te momenty, kiedy ta maska opada i widać, jaka jest prawda o tej trzeciej RP, to są bezcenne chwile. Bo ona za chwilę jest znowu zasłonięta i tak dalej. Całkiem poważnie, Piotrze, mówiąc, bo tak poważnie powiedziałeś, wy tego nie możecie pamiętać ze względu na wasz PESEL, ale 30 lat temu, wierzcie mi na słowo, jak w Moskwie projektowali to, co się wydarzy w Polsce, jaki to będzie miało charakter, ta zmiana i tak dalej, no to została podjęta decyzja, jedynie słuszna zresztą, że, słuchajcie towarzysze, biznes, media i służby mają być w naszym ręku. I teraz cała ta zabawa, cała ta walka idzie o to, żeby właśnie im to jakoś odbić. Element Trybunału Konstytucyjnego jest jakiś element tego, jeden z wielu. Możemy się poważnie, możemy się poważnie zastanawiać nad tym, jak on w ogóle powinien być wyłaniany, bo jest to ciało partyjne, no nie ma się to oszukiwać. Od początku do końca. Jak ktoś zna na przykład, nie wiem, przeszłość pana Rzeplińskiego, no to nie ma żadnych wątpliwości do tego, kim jest ten człowiek, dlaczego on tam jest, dlaczego on taki jest i tak dalej, i tak dalej. O służby chciałem zapytać, bo to jest też a propos tego, co Jacek wspomniał, tych absurdów. No straszna jest awantura o to, jak oni śmieli, żeby wymienić tych wszystkich szefów służb. No przecież byliby skończonymi idiotami. Mogli nie wymienić, przepraszam? Znaczy, ja to od samego początku tulałem się ze śmiechu, słuchając tych absurdalnych opowieści i tych słów krytyki, które dla mnie osobiście są totalnie niezrozumiałe. Jeśli nowa władza,
dochodzi do momentu, w którym musi przejąć odpowiedzialne rządy, no to pierwsze co robi... Ma zacząć ponosić odpowiedzialność. Przede wszystkim odpowiedzialność, bo to jest ważne. Odpowiedzialność za decyzję ponosi cały rząd. Ponoszą poszczególni ministrowie, ale też ci, którzy są przez nich wskazywani na poszczególne funkcje. I jeśli mówimy o szefach służb, to są bardzo kluczowe osoby. To są osoby, które tym wszystkim najważniejszym urzędnikom państwowym mówią o tym, co się dzieje w kraju i co się dzieje poza krajem. I jeśli dzisiaj te służby są w rękach osób, do których premier nie ma zaufania, no to przecież siłą rzeczy te informacje, które będą przekazywane, będą traktowane, nawet jeśli będą prawdziwe, z przymrużeniem oka. Służby, premier musi mieć zaufanie do służb i to jest podstawa. A jak widać, no i co nie jest zaskoczeniem, premier Szydło po prostu nie miała zaufania do tych ludzi, bo ci ludzie doprowadzili do sytuacji, w której jesteśmy ślepi i głusi. Ja bym nie miał zaufania do takiego premiera, który by miał zaufanie do tych szefów służb. Znaczy, jeśli by ci ludzie zostali, ja mówię o szefach ABW, ja mówię o kierownictwie służb wojskowych, no to wtedy byśmy naprawdę musieli się poważnie zastanowić, czy premier, nowa premier, nowa pani premier i ten rząd faktycznie są w stanie coś zmienić. A ja uważam, że te szybkie decyzje, te błyskawiczne zmiany, one są bardzo pozytywne, bo widać, że ci ludzie, którzy dzisiaj doszli do władzy, którzy będą tą odpowiedzialność ponosić za nasz kraj, to są ludzie odpowiedzialni, bo wiedzą, że bez zaufania do swoich ludzi, bez po prostu obsadzenia, bo to tak trzeba powiedzieć, tych kluczowych stanowisk, w które dają ogromne narzędzia do kierowania tymi różnymi elementami kraju, no po prostu nie da się rządzić. No nie da się rządzić. Jeszcze, drodzy moi, chwilkę. Pamiętacie doskonale sytuację sprzed 2-3 tygodni, kiedy to kancelaria jeszcze premier Ewy Kopacz nie przekazała kancelarii prezydenta informacji o arcyważnym szczycie na Malcie, prawda? Kiedy chodziło tylko o to, żeby skompromitować prezydenta, że on o tym zapomniał, że chce się odciąć od Unii Europejskiej itd., itd. Z tą jedną małą taką pierdołą, za przeproszeniem, informacją z szóstego rzędu, widać doskonale, w jaki sposób wyglądałaby ewentualna współpraca, gdyby ludzi z tamtej ekipy pozostawić na jakichkolwiek stanowiskach. No i niestety to świadczy o tym, że kryzys demokracji w naszym pięknym kraju rzeczywiście jest i pokazuje to doskonale, że wszystkich ludzi trzeba wymienić, że to nie ma co się bawić w to, że zostaniemy tego lub owego na stanowisku, bo potem może dochodzić do takich sytuacji, o których mówi Piotrek, że są jakieś informacje kluczowe ze względu dla funkcjonowania państwa i ich się nie przekazuje dlatego, żeby skompromitować ekipę rządzącą. I patrzę, że się ją kompromituje, tylko jak to wpływa potem na stan państwa. Jeszcze jest taka kwestia pewnie, że szybkość tych zmian w służbach pokazuje też, chyba wpływa dosyć mobilizująco na też szeregowych pracowników, tak? Znaczy, jeżeli szefa służb można szybko zmienić, to znaczy, że oblicze służb można dosyć szybko zmienić. No, ja bym troszeczkę do tego inaczej podszedł, bo przecież no, wszyscy wiemy, że służby, które powinny być apolityczne, one zawsze będą polityczne. Przecież kto wybiera na te stanowiska? No politycy. I trzeba wiedzieć, że to jest normalna kolej rzeczy. W Stanach Zjednoczonych, gdy zmienia się prezydent, zmienia się cała administracja. I to od najwyższego szczebla do najniższego. I tam nikt nie robi awantury. A dlaczego nie robi? Dlatego, że każdy sobie zdaje sprawę, że ci, którzy przychodzą do władzy, ponoszą pełną odpowiedzialność i oni będą po prostu z tego rozliczani. Więc jeśli dzisiaj okaże się, że szefowie służb popełniają błędy, no to będzie to już pewna ich odpowiedzialność i odpowiedzialność tych, którzy ich wybrali. Ja cieszę się, że po tych 8 latach i tych naprawdę skandalicznych działaniach służb, które miały miejsce, no wreszcie nowi, młodzi ludzie doszli do tych możliwości, po pierwsze weryfikacji tego, co przez te 8 lat się stało, no bo przecież wiadomo, że to wszystko było gdzieś głęboko skrywane w szufladach, czy Rakowieckiej, czy Oczki. I jakby podejrzewam, że poza może kilkunastoma osobami w tym kraju, my do końca nie wiedzieliśmy, czym te służby się zajmowały. Dzisiaj jest szansa i
możemy mieć my jako dziennikarze zaufanie do tych szefów, nowych szefów służb, że oni rzetelnie to prześledzą i w przypadku, kiedy dojdą do wniosku, że doszło do nieprawidłowości, doszło do złamania prawa, to będą wyciągali konsekwencje, będą składali zawiadomienia, będą tych ludzi rozliczać. No nie może być tak, że służby specjalne są ponad prawem. Jeśli jest słaby premier i nie potrafi tych służb specjalnych trzymać w ryzach i prowadzi to do tego, że to wszystko się rozchodzi, no dzisiaj mamy szansę to złożyć wszystko, mówiąc kolokwialnie, w jedno i wreszcie nasze bezpieczeństwo państwa, wreszcie to, żebyśmy byli bezpieczni, no możemy pokładać tą nadzieję właśnie w rękach tych rządzących. Mówiąc, niech Macierewicz w skórzanym płaszczu przesłuchuje w nocy, jak tak dłużej i tak dalej. No ja myślę, że ci, którzy byli wcześniej, też przesłuchiwali, tylko nie wcale w nocy, tylko robili to trochę w innych okolicznościach i myślę, że ilość złego, tego zła, które zostało wyrządzone przez szefów służb podwładnym, też dzisiaj powinno być ujawnione. Bo to nie jest tak, że przecież służba, czy ci podwładni są wielkimi fanami tych szefów, którzy odeszli. Przecież szef ABW, generał Łuczak, to chyba był najbardziej miękki szef ABW w ostatnich x latach. Bo Krzysztofowi Bondarykowi można wiele zarzucać, ale on przynajmniej tą służbę trzyma w ryzach. No niestety jego następca, no cóż, no nie będę używał słów, które są powszechnie uważane za obelżywe, no ale on się po prostu tej funkcji nie nadawał. Jest parę takich miejsc. Mam nadzieję, że to się szybko zmieni. Liczę tutaj mocno na również ministra Błaszczaka. Zobaczymy. To jest staranny facet. Staranny, dokładny facet. Bardzo precyzyjny, mówił o Błaszczaku. Mam nadzieję, że to się wreszcie uda, tak? I że zacznie być normalnie. No dobrze. Bardzo uprzejmie panom dziękuję za spotkanie. Dziękuję za podsumowanie tego tygodnia. Jacek Lizieniewicz, Piotr Nisztar, Wojtek Mucha, Jacek Sobala, kłaniam się.